Witajcie w kolejnym odcinku z serii Rzut okiem na skocznie. W ten weekend konkursy Pucharu Świata odbędą się w niemieckim Klingenthal, więc dzisiaj przyjrzymy się właśnie tej skoczni. Obiekt w Klingenthal, podobnie jak skocznia w Wiśle omawiana tydzień temu, jest jednym z najmłodszych w obecnym sezonie Pucharu Świata. Została oddana do użytku w 2005 roku, a rok później zaczęto organizować tu oficjalne zawody, m.in. letnie Grand Prix, które wygrał Adam Małysz. Od tamtej pory, z drobnymi wyjątkami, na skoczni regularnie odbywają się finały letniego cyklu. W latach 2013-2015 odbywały się tu również inauguracje Pucharu Świata. Zobaczmy teraz, jak prezentują się najciekawsze statystyki dotyczące tego obiektu. Najwięcej zwycięstw na Vogtland Arenie mają na swoim koncie Gregor Schlierenzauer oraz Halvor Egner Granerud, którzy wygrywali tu dwukrotnie. Najwięcej razy na podium stawał w tym miejscu Gregor Schlierenzauer, który mieścił się w czołowej trójce 4 razy. Rekordzistą skoczni już od ponad 10 lat, czyli od 2011 roku, jest Michael Urman, który pofrunął tu na odległość 146,5 metra, lądując przy tym telemarkiem. Na koniec oczywiście mamy jeszcze garść ciekawostek. W 2016 roku na skoczni w Klingenthal reprezentacja Polski wygrała swoje pierwsze zawody Pucharu Świata w historii. W roku 2019 podczas finału letniego Grand Prix Mariusz Lindwik wylądował tu skok na odległość 148 metrów, co nie tylko jest letnim rekordem tego obiektu, ale również rekordem świata w długości skoku na igielicie. Najdłuższy skok oddany na tym obiekcie również należy do Lindwika, który podczas Pucharu Kontynentalnego w 2018 roku uzyskał 149,5 metra. Jednak nie jest to oficjalny rekord obiektu, ponieważ nie został ustanowiony w zawodach najwyższej rangi. Skocznia w Klingenthal może się również pochwalić wyjątkowo obszernymi trybunami, mogącymi pomieścić nawet 30 tysięcy kibiców. W dzisiejszym filmie to już wszystko. W Klingenthal odbędą się dwa konkursy indywidualne, natomiast za tydzień przeniesiemy się do szwajcarskiego Engelbergu, który będzie ostatnim sprawdzianem dla zawodników przed 70. turniejem czterech skoczni. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie, do usłyszenia!